Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen produktów gotowych na rynku polskim, przedstawię również notowania cen artykułów mleczarskich na terytorium Unii Europejskiej. Notowania te porównam z notowaniami. Ze Stanów Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii. Przedstawię również wyniki w zakresie spieniężenia artykułów mleczarskich masowych oraz tych w ujęciu przeciętnym. Przedstawię również zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Opublikowany niedawno raport przez Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w ciągu 11 miesięcy Roku ubiegłego skupiono o 2,2% więcej mleka aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Danych dotyczących wielkości skupu za grudzień jeszcze nie ma, ale należy zauważyć, że dostawy mleka w listopadzie 2022 były o 3,3% mniejsze od tych odnotowanych w październiku ubiegłego roku. Ma to jednak wymiar sezonowy, bo ilość skupionego mleka w listopadzie 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego była o 2,3% wyższa. W pozostałych krajach Unii Europejskiej utrzymuje się za to tendencja spadkowa, bowiem w okresie od stycznia do października 2022 roku łącznie we Wspólnocie skupiono 121 miliardów. Kilogramów mleka, co wskazuje na spadek dostaw o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. Na rynku mleka w Polsce i w Unii Europejskiej topowym, takim można powiedzieć, podstawowym tematem stały się obniżki cen mleka w skupie. W styczniu zapowiedziały obniżki praktycznie wszystkie spółdzielnie mleczarskie w Polsce, z wyjątkiem niektórych. W zasadzie nie wszyscy te, z tymi obniżkami wyszli niejako przed szereg, a czekają z nimi na luty, obserwując rynek. Co więcej, ceny artykułów mleczarskich spadają, natomiast co ciekawe, część spółdzielni mleczarskich, szczególnie tych, które są dość zasobne kapitałowo, nie sprzedaje artykułów masowych w tych niskich cenach, ponieważ oczekuje na wzrosty. Natomiast na ten komfort mogą sobie pozwolić jedynie te spółdzielnie, które mają płynność finansową, które mają środki obrotowe i te, które mają również powierzchnię magazynową. Bo środki finansowe to jedno, natomiast w Polsce mamy cały czas deficyt powierzchni magazynowych i odtłuszczonego mleka w proszku czy też masła. Krótko mówiąc, w niektórych okolicznościach nie można przechować. Po prostu nie ma na nie miejsca. W związku z tym część spółdzielni jest zmuszona sprzedawać artykuły mleczarskie w tych zaniżonych cenach i w tych spółdzielniach w pierwszej kolejności te obniżki mają miejsce. Pozostałe raczej czekają na to, że cena mleka wróci na ten właściwy kurs, czyli kurs wzrostowy czy też trend wzrostowy. Teraz przejdźmy do notowań cen na rynku krajowym. Tradycyjnie rozpocznę od porównania ceny mleka w skupie w grudniu. Ona jest jeszcze nieznana, natomiast szacunkowo będzie to około 2,75 netto za 1 litr. Natomiast cena mleka przerzutowego utrzymuje się na poziomie od złoty 45 do złoty 50 netto za litr. Mówimy o mleku wystandaryzowanym przy 4% tłuszczu. Co ciekawe, w Niemczech, czyli w niedalekim sąsiedztwie, cena mleka wyrażona w ekwiwalencie odtłuszczonego mleka w proszku i masła jest o 70 groszy wyższa. W związku z tym w Polsce niejako yy, mleczarnie no, w pewien sposób panikują, ale to też jest konsekwencja yy, czy skutek też yy, yy, niewykorzystanych mocy przerobowych w Polsce. W Polski przemysł mleczarski ma około 25% niewykorzystanych mocy przerobowych, natomiast z kolei niemiecki od 1 do 2% jedynie. W związku z tym ilość mleka przerzutowego w Polsce jest większa, a zatem jest większa tendencja do tego, żeby to mleko nadwyżkowe w tych sytuacjach newralgowych Tragicznych, no, jego cena czy jego wartość reagowała właśnie w sposób tak gwałtowny. Teraz przejdźmy do notowań cen podstawowych artykułów mleczarskich, oczywiście tych masowych, w większości przeznaczonych na eksport. Odtłuszczone mleko w proszku. Tendencja spadkowa, jego wartość od 11,70 zł do 12,50 zł. Wartość pełnego mleka w proszku, wartość od 17,50 zł do 12,50 zł netto za 1 kg. Jeśli chodzi o cenę masła, ona jest na niezmienionym poziomie, około 21 zł netto za kilogram, a wartość sera Gouda pozostawała na poziomie. Około 18 zł za kilogram. Relacja złotówki względem euro uległa poprawie dla eksporterów, bowiem jedno euro kosztowało 4,69 zł, co wskazuje na dwugroszowy wzrost w stosunku do danych opublikowanych w ubiegłym tygodniu. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i mamy tu dane z pierwszego tygodnia bieżącego już roku. Otóż masło potaniało o 1,6%, odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 0,9%, pełne mleko w proszku, spadek jego wartości o 4,3%, a wartość sera cheddar spadła o 0,6%. Ceny mleka w skupie za grudzień jeszcze nie mamy, natomiast cena dla przypomnienia za listopad 2022 roku to 57,8%. 10 za 1 kg netto, co wskazuje na wartość około 276 netto za 1 litr. Teraz porównamy sobie ceny pomiędzy trzema istotnymi ośrodkami eksportowymi na świecie. Zaczniemy od masła. Wartość masła w danych opublikowanych z 8 stycznia bieżącego roku w stosunku do tych. Opublikowanych dokładnie 15 dni wcześniej, spadła o 4,3% w Unii Europejskiej, w Australii i Oceanii spadek o 1,6%, a w Stanach Zjednoczonych spadek wartości masła o 5,9%. Odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 0,8% w Unii Europejskiej, w Australii i Oceanii o 3,3%, a w Stanach Zjednoczonych spadek o 2,7%. Wartość sera cheddar wzrosła o 0,7%, Australii i Oceanii o 1,5% i w Stanach Zjednoczonych spadek o 2,1%. Teraz przejdźmy do istotnych tematów, mianowicie spieniężenia artykułów mleczarskich na terytorium Unii Europejskiej. Otóż cena przeciętna do grudnia 2022 roku wyniosła 57,8%. Euro za 1 kg. 57 oczywiście eurocentów za kilogram. To jest 2,76 netto za 1 litr. Natomiast cena wyrażona w ekwiwalencie produktów masowych, to jest odtłuszczonego mleka w proszku i masła, to 51,4 za kilogram. Zatem różnica wynosi około 6 eurocentów, to jest 20 parę groszy, natomiast nie 70 parę groszy, tak jak na rynku polskim, o czym mówiłem wcześniej. W związku z tym ta cena mleka przerzutowego jest de facto zaniżana, no wykorzystywana jest tu pewna słabość. Polskiego sektora mleczarskiego to jest dominacja dużych, a z kolei pewna indolencja i też brak perspektyw, brak możliwości małych przedsiębiorstw mleczarskich i średnich, które w tych newralgicznych okresach zmuszone są sprzedać mleko surowe. No, niestety, za tyle, ile są w stanie za to zapłacić te przetwórnie, które tym mlekiem są zainteresowane. Teraz przejdźmy do tych obszarów, które w szczególności interesują producentów mleka. Mianowicie, w pierwszym tygodniu bieżącego roku na terytorium Unii Europejskiej wartość czy koszty produkcji niestety ponownie wzrosły. Otóż składowa żywienia krów wzrosła o 1,5%, a składowa energetyczna wzrosła o 0,8%. Tytułem podsumowania. Analitycy rynkowi każą nam przyzwyczaić się do spadków produkcji mleka, wskazując jednocześnie, że spadek produkcji nie, nie będzie był w stanie być rekompensowany przez wzrost wydajności, tak jak dotychczas. Ponieważ no, w całej Unii Europejskiej mamy tendencję od lat, która jest obserwowana, to jest spadek pogłowia krów mlecznych, natomiast równolegle. Następował wzrost wydajności i tym samym te spadki były rekompensowane. Natomiast analitycy i osoby odpowiedzialne za zażywienie, za produkcję zwierzęcą wskazują, że w zasadzie większość stat na terytorium Unii Europejskiej już jest na granicy. Um, tej maksymalnej wydajności, w związku z tym w, nie będzie już takiego dużego przyrostu w postaci wzrostu wydajności. Co więcej, spadek pogłowia będzie wyprzedzał genetykę, w związku z tym będzie następował dalszy spadek produkcji mleka. Nie rokuje to dobrze, oczywiście, dla wspólnoty europejskiej, dlatego że tracimy w ten sposób swoją pozycję istotną na rynku światowym. Ponieważ dotychczas na rynku globalnym Unia Europejska odpowiadała aż za 24% eksportu artykułów mleczarskich. To jest pozycja niezwykle istotna, ponieważ wyprzedzamy choćby w mleku w proszku wszystkie pozostałe obszary, tak jak Stany Zjednoczone czy Nową Zelandię. Co czeka zatem sektor mleczarski w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach. Na pewno w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia z delikatną korektą cen, jeszcze dalszą. Ta korekta będzie zależała od kilku czynników. Po pierwsze, od tego, czy ten eksport na Daleki Wschód ruszy. Jeśli ruszy, no to z automatu ta cena zacznie z powrotem wzrastać. Co więcej, cena artykułów mleczarskich będzie zależała również od tego, czy eksport zbóż z Ukrainy oraz roślin oleistych, również z Ukrainy, do Unii Europejskiej będzie nadal następował. W systemach czy w systemie w naczyń połączonych działa to w ten sposób, że na rynku światowym, europejskim, ale i krajowym decyduje wartość jednostki tłuszczu i jednostki białka. W momencie, kiedy pojawiają się tańsze substytuty a w szczególności w takich okresach jak teraz kiedy szuka się zawsze tańszych rozwiązań i w żywności szukają zawsze w połączeniu ze swoimi działaniami, działami ekonomicznymi, tańszego rozwiązania, w jaki sposób zastąpić tłuszcz zwierzęcy tłuszczem roślinnym, to też naturalnie rzecz biorąc, tłuszcze roślinne, które są sprowadzane chociażby z Ukrainy, no niestety będą te cenę dołować. Koszty produkcji będą nieco spadać, natomiast cena artykułów mleczarskich będzie dołowana poprzez substytuty tłuszczu zwierzęcego tłuszczu mlecznego. Z tą pewnością sektor mleczarski powinien podążać również za światowymi trendami, zarówno pod względem poszukiwania nowych pozycji w asortymencie, jak i dotarcia do konsumenta. Światowi liderzy w branży stawiają obecnie na nowoczesne techniki dotarcia do konsumentów, w tym media społecznościowe. Musimy niestety przyjąć do wiadomości, że dzisiejsza młodzież nie ogląda już telewizji, a nawet najzwyczajniej w świecie tego telewizora już nie ma. Autorytetami dla wielu osób są niestety influencerzy, a nie nauczyciele, profesorowie czy kadra zarządzająca, czy o zgrozo rodzice. W związku z powyższym w, 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 w ubiegłym roku najlepiej zapamiętane reklamy to była reklama w branży spożywczej lodów Koral, właśnie we współpracy z influencerami, oraz McDonald's również we współpracy z influencerami. W związku z tym pora również na sektor mleczarski, na postawienie na nowy asortyment i przekonanie w szczególności tych młodych konsumentów do zakupów. Dziękuję Państwu za uwagę, Jarosław Malczewski.